Witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Sporty Znane i Nieznane. Gościmy w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a moim Państwa gościem jest Aneta Stankiewicz. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiali oczywiście o strzelectwie sportowym, więc na początek, skąd w ogóle pomysł na taką dyscyplinę sportu bardzo nietypową? Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Ja na początku, jak miałam 13 lat, zaczęłam trenować lekkoatletykę i uczęszczałam na te treningi na Zawiszy parę razy w tygodniu. I dla mnie jakby to był podstawowy sport, to w telewizji leciało i pomiędzy piłką nożną a siatkówką to tą lekkoatletykę się gdzieś widywało. No ale przyszedł taki okres, że miałam jakąś tam kontuzję, z której się nie mogłam wygrzebać. Rok biegałam z bólem i zaczęłam po prostu szukać alternatyw, a że kolega z ławki strzelał i odnosił duże sukcesy, no mówił mnie, żebym przyszła, zobaczyła jak to jest. Pamiętam, że wtedy trener z lekkiej powiedział, no ale co, pójdziesz i będziesz tak, mówi 300 razy to samo, to jest takie nudne. I faktycznie jak się to ogląda, to jest nudne, ale jak się pracuje nad tym, to jest zupełnie co innego. Czy jest to trudna dyscyplina, czy łatwa? No bo mieliśmy tutaj też, rozmawialiśmy sobie z jedną, można powiedzieć, z twoich koleżanek, która prawdopodobnie też niedługo pojedzie na Igrzyska Olimpijskie z Kamilą Napłoszek. Ona właśnie specjalizuje się tutaj w łucznictwie. Czy te dyscypliny są jakoś ze sobą podobne, czy jest to zupełnie co innego? No na pewno charakteryzuje je wysoka koncentracja i odłączenie się od tego otoczenia. To, że nie możemy wyzwolić swojego napięcia ruchem, to też na pewno nas łączy. No a tak poza tym myślę, że mamy ogólnie wszystkie cechy takie sportowe, które każdy sportowiec musi posiadać. No właśnie, a jak wyglądają same zawody? Na czym, tak z grubsza, na czym polegają zasady, jeśli chodzi o to strzelectwo sportowe? Mamy różne konkurencje, karabin, pistolet i strzelbę. Ja strzelam z karabinu. I mamy tutaj też podział na strzelanie na 10 metrów z karabinu pneumatycznego i wówczas strzelamy 60 strzałów ocenianych i poprzedzone są czasem przygotowawczym, którym możemy nielimitowaną ilość strzałów próbnych oddać. W trzech postawach to trochę inaczej wygląda, ponieważ tutaj tylko w kolanie mamy określoną ilość próbnych. To znaczy jest to czas 15 minut, a później sobie przechodzimy płynnie do każdej postawy indywidualnie, czyli mamy 20 strzałów z kolana, 20 strzałów z leżącej i 20 strzałów ze stojącej. I tak te trzy postawy wyglądają. Tu za nami jesteśmy teraz w części wystaw czasowych i za nami jest sylwetka i trofea należące do Renaty Maurer-Różańskiej, no chyba można powiedzieć legendy tego sportu wśród kobiet oczywiście, tak? No bo myślę, że wśród mężczyzn to był Józef Zapędzki, który również te medale olimpijskie zdobywał. Czy ty podczas swojej kariery, treningu miałaś okazję spotkać się z Renatą Maurer-Różańską, czy ewentualnie jakieś podpowiedzi albo jej wskazówki? No oczywiście, to każdy z nas na Renatę, ona cały czas jest obecna w naszym sporcie i się udziela, za co jest ogólnie fajnie, że ktoś został w tym sporcie, jest twarzą, marką i dzięki niej myślę, że strzelectwo jest dużo bardziej popularne niż byłoby bez niej, ponieważ no, niestety walczymy o przebicie w naszym sporcie. A no, pani Renata to od zawsze była, no nie chcę mówić, że gwiazdą, ale po prostu no, była zawsze niesamowita. Pamiętam, że na pierwszych zawodach, jednych z pierwszych zawodów, jak już trener widział, że mi ten pneumatyk wychodzi, wziął krzesełko, to były zawody w Pucku, postawił mnie właśnie na krzesełku za Renatą i kazał mi ją obserwować, notować, patrzeć jak ona to robi i się uczyć. I no, właściwie już ona od początku była taką taką legendą i taką osobą, do której też chcemy dążyć, chcemy być taką jak ona. Czy jest to droga dyscyplina sportu? Czy trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby ją uprawiać? Mówię tutaj o zakupie sprzętu, tak, o którym sobie zaraz porozmawiamy. W Polsce jest realizowane szkolenie dzieci i młodzieży, więc kluby w większości są zaopatrzone w jakiś tam sprzęt. Nie jest to zawsze najlepszej klasy sprzęt, ale jak już jesteśmy zawodnikiem kadry narodowej, wówczas kadra narodowa dba o nas i zapewnia nam w większości sprzęt. No to nie zawsze jest to od
od teraz, kiedy mi się to wymyśli, tak? Musimy czasami czekać na realizację tych zakupów, ale ogólnie ścisła kadra narodowa ma najlepszy sprzęt i nie trzeba być bogatym, żeby zacząć uprawiać strzelectwo, to jest absolutnie mit. Mimo tego, że jest bardzo drogi, to po prostu dzięki temu, że jest to konkurencja olimpijska, mamy szkolenie, mamy punkty właśnie za zdobywanie medali juniorów młodszych na OM-ach czy juniorów. I dzięki temu ta dyscyplina jest w stanie przetrwać, bo co by było, gdyby było, nie było szkolenia, to ciężko sobie wyobrazić, bo naprawdę to jest tak drogi sport, że, no, że tenis przy tym, myślę, czasami mógłby być tani. No właśnie, tutaj przywiozłaś ze sobą bardzo ciekawy dar, który trafił tutaj do naszego muzeum. Strój, w którym startowałaś na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. No, strój jest bardzo ciężki, znaczy sama kurtka, tak? No tak. To spodnie są tutaj poza anteną. Powiedz, dlaczego to musi być aż takie ciężkie i aż takie sztywne? Dzięki temu, że to jest sztywne, my nie obciążamy aż tak bardzo naszego kręgosłupa i całego kośćca i nie musimy aż tak bardzo tego dźwigać ciężaru. My zrzucamy to i to jest odciążenie dla nas. Dlaczego jest to aż tak sztywne? Ponieważ z czasem producenci zaczęli szukać czegoś, co będzie nam dawało jeszcze więcej statyki. Dlatego też nasze wyniki po prostu poleciały do kosmosu i już po prostu strzelamy na dziesiętne i czasami strzał 10-5, 10-6 to jest niewystarczająco, żeby zostać w finale. Dlatego też no, są pewne kontrole techniczne, które też ograniczają takie właśnie twardości i sztywności. Musimy przechodzić. Ten strój, zauważ, nie jest sztywny, nie jest, jest sztywny, ale jest plastyczny. Tak. I właśnie o to w tym stroju chodzi, żeby on był sztywny, ale wspomagał nas, a nie wytrącał nas z naszej postawy. On musi naszą postawę wspierać, a nie wymyślać inną. Okej, okay, a z czego się łatwiej strzela? Z karabinu czy z pistoletu? Ja bym powiedziała, że z pistoletu, ale nie dlatego, że się strzela, tylko po prostu, że oni mają dużo mniej sprzętu. I ten sprzęt u nas bardzo często zawodzi. Szczególnie w podróżach, kiedy latamy samolotem, są takie mikro właśnie wstrząsy, one potrafią właśnie wszystkie śrubeczki porozkręcać, wszystko może się poprzestawiać, może się zniszczyć sprzęt w podróży, on się zużywa często. Ja teraz taki strój dwa razy w roku mogę wymieniać nawet, bo producent jakby mi na to pozwala, tak? Bo wziął mnie pod swoje skrzydła i dzięki niemu mogę dwa razy w roku wymienić. Ale kiedyś, jeszcze parę lat temu, to się poprosiło o jeden strój raz na 4 lata i to było wystarczająco. No teraz musimy, jeżeli chcemy bywać w finałach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharach Świata, musimy często zmieniać ten sprzęt, co nie jest plusem, bo to zbyt dużo zależy czasami od tego sprzętu, bo jeżeli on jest niedoskonały, wówczas my na tym tracimy, a mimo, że mamy formę, nie zdobywamy tych medali. No właśnie, a strzelając z tego karabinu, karabin jest pewnie dosyć ciężki, tak? Jeśli tutaj jest, ten strój jest taki ciężki, to karabin musi być równie ciężki. Czy tak. Wy strzelacie z ostrej amunicji? Tak. Na 10 metrów strzelamy ze śrutu, to wówczas nie jest ostra amunicja, ale na 50 metrów to już mamy karabin sportowy i wówczas mamy taką nie za dużą, ale mamy kuleczkę 5-6 kaliber, więc no już strzelamy. Można sobie coś, jakąś krzywdę zrobić. Oczywiście nigdy się nie zdarzyło, żebym w klubie czy na zawodach jakieś takie niebezpieczne sytuacje mnie jakieś tam spotkały, tak? Ale no, bezpieczeństwo to jest przede wszystkim to, co się na początku uczy zawodnika i bez tego nie idziemy dalej. Czy stosujecie jakąś specjalną dietę? No bo w różnych dyscyplinach sportu wygląda to różnie. Czy u Was jest to bez znaczenia? Myślę, że to ma znaczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie organizmu, prawda? Czy na zawodach, czy w ogóle w treningu, więc no, trzeba dbać o dietę, ale nie ma jakichś, nie wiadomo jakich tam szczegółów. Zawsze pamiętam, że Renata Maurer powtarzała, że trzeba jeść makarony, bo właśnie węglowodany bardzo długo się uwalniają.
Ja nie lubię makaronu, więc nie jadam, ale, ale myślę, że może mieć rację, trzeba po prostu zastępować innymi rzeczami to. A czy jakieś ćwiczenia, nie wiem, na siłowni, czy innego typu rzeczy, czy tylko właśnie raczej to jest celność? Sprawa indywidualna, bo niektórzy zawodnicy mogą ćwiczyć i mogą strzelać. Ja jestem raczej takim zawodnikiem, który musi poćwiczyć, musi mieć przerwę i dopiero wówczas może strzelać. Potrzebuje przerwy na regenerację. Ja w ogóle od początku w ogóle swojej kariery strzeleckiej byłam dosyć aktywna, więc na początku nie miałam w ogóle z tym problemu. Później przeszłam 5-letnie studia, na których po prostu miałam straszny dół strzelecki, straszny. I dopiero jak zakończyłam studia, moja po prostu się rozwinęłam. I to jest też, myślę, że ważne, żeby utrzymywać sprawność, ale wszystko trzeba kontrolować. No właśnie, dlaczego warto uprawiać strzelectwo sportowe? No bo no jest to w jakiś sposób też efektowna dyscyplina, ale jest wiele takich dyscyplin, które fajniej się uprawia, niż fajniej się ogląda. To na pewno. To jest taka dyscyplina, kiedy my w 100% musimy się pochłonąć w niej, a nie tylko właśnie, szczególnie na początku. No później wiadomo, przychodzi jakiś automatyzm, ale żeby się nauczyć tego, to bardzo dużo musimy myśleć, czuć i warto zobaczyć i czasami pobyć z samym ze sobą, jak my potrafimy w ogóle ze sobą żyć, no bo to jest milion myśli. Szczególnie pamiętam na początku na zawodach, nie potrafiłam sobie w ogóle radzić, no może w Polsce tak, ale gdzieś tam za granicę jechałam i po prostu kłęby myśli, różnych rzeczy sprzed nie wiadomo jakiego czasu. I to jest, myślę, duże wyzwanie, żeby się tego nauczyć i sobie w głowie wszystko poukładać, żeby to zadziałało tam, gdzie ma zadziałać. Okej, posłuchaj, to powiedz jeszcze, najlepsze kluby według Ciebie tutaj do szkolenia dzieci i młodzieży, no oprócz bydgoskiego Zawiszy oczywiście, to według Ciebie gdzie warto? Śląsk Wrocław to zdecydowanie zgłosić. Najlepszy obiekt, ponieważ ma halę finałową, co umożliwia trenowanie przez cały rok. I to jest dla nas najważniejsze. My teraz w Bydgoszczy również walczymy o halę finałową i mam nadzieję, że tym razem się uda. Ponieważ te 10 metrów, tak, jesteśmy w stanie cały rok strzelać, ale jeśli chodzi o kulę i 50 metrów, u nas no, pogoda pozwala gdzieś tam od marca do października strzelać na otwartej przestrzeni, no a puchary się zaczynają teraz w styczniu, więc musimy mieć miejsce, żeby w ogóle móc dorównywać tym, którzy mają taką halę cały rok. Powiedz jeszcze, bo Ty zdobywałeś zarówno medale indywidualne, jak i drużynowe. W tych drużynowych nawet trochę lepiej Wam idzie. Jak to wygląda z Twojej perspektywy właśnie? Co jest prostsze, kiedy czujesz większą odpowiedzialność? Bo wielu tutaj sportowców gościło i mówiło, że dużo większą odpowiedzialność często czuję, jak są w drużynie, niż indywidualnie. Szczerze mówiąc, ja w ogóle tego nie dzielę. To są, oczywiście starty drużynowe dla mnie są dużo lżejsze. I bardziej, może dlatego, że bardziej mi zależy tak na indywidualnym, bo to jest jednak, nie mamy w igrzyskach, w programie igrzysk konkurencji drużynowych, więc nasze medale drużynowe fajnie, że są, ale one nie mają takiej wartości dla nas jak indywidualne. No indywidualne medale to są, to jest coś tylko i wyłącznie mojego i jakby 100% mojej pracy się w to wkłada. I dla mnie one są najważniejsze. A co do presji, no tak jak mówię, dla mnie indywidualne są jednak takie, no bardziej wymagają jakiegoś takiego obniżenia poziomu, takiego pobudzenia, bo wiadomo, że im więcej jesteśmy bardziej zestresowani, tym ten poziom rośnie i jakoś trzeba nad tym panować. Słuchaj, no to można powiedzieć, że strzelectwo to jest jakby rozwiązanie problemów dzisiejszych czasów, no bo pokazuje tego, że trzeba być spokojnym, tak, uspokoić swoje emocje, przebywać ze sobą, bez tego zgiełku. Tak? Trochę tak, to jest czasami naprawdę fajnie samemu ze sobą zostać i porozmawiać, ale w takim pozytywnie porozmawiać i tego też trzeba się nauczyć, żeby pozytywnie ze sobą rozmawiać na stanowisku i fajnie spróbować na pewno. No okej, to już absolutnie na zakończenie. Jakie plany na najbliższe miesiące? Gdzieś przeczytałam, że nie ma złotego medalu właśnie w mojej konkurencji na Pucharze Świata, czyli na 10 metrów pneumatyku. Jeszcze żadna Polka nie zdobyła i to jest, sobie tak wymyśliłam, że to jest mój najbliższy cel.
No to trzymamy za Ciebie kciuki i życzymy powodzenia. Dziękuję. Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. No i zapraszamy do muzeum, gdzie bardzo wiele fajnych rzeczy możecie zobaczyć. Dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo, dzięki. Witajcie drodzy gracze Lotto. Dziękujemy Wam serdecznie za niesamowite zaangażowanie w konkursie na dofinansowanie obiektów sportowych i kulturalnych w Waszych okolicach. Dziękujemy za to, że graliście, zgłaszaliście obiekty i głosowaliście na najlepsze propozycje. Gratuluję zwycięskim projektom, które już niedługo zostaną zrealizowane w Waszych miejscowościach. Stworzyliście szansę rozwoju dla przyszłych sportowców, a także miłośników kultury. Nigdy nie przestawajcie marzyć i pamiętajcie, że wygrywamy razem, bo wygrywamy zaczyna się od Was.